jeśli patrzę Biblię na list do Galacjan. List do Galacjan, 6 rozdział. Szósty rozdział. Już jest włączony, tak? Dobra. Będziemy czytać od wersetu 7. Szczerze mówiąc, moja pamięć jest tak słaba, że już nie pamiętam, czy o tym mówimy kiedyś już u was, czy nie, ale z doświadczenia wiem po sobie, że pewne rzeczy muszę słuchać często, żeby przypomnieć sobie. Apostoł Paweł powiedział coś takiego, tak przy okazji, powiedział: w końcu, moi bracia, radujcie się w Panu. Pisarz do was o tym samym mnie nie męczy, a dla was jest bezpieczne. Więc na pewno mnie nie męczy, a mam nadzieję, że to będzie dla was też bezpieczne i że was to nie męczy. Galacjan 6 rozdział od 7 wersetu. Nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też żąć będzie, bo kto sieje dla swego ciała, z ciała żąć będzie zniszczenie, kto zasieje dla ducha, ducha żąć będzie życie wieczne. A w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie żąć będziemy, jeśli nie ustaniemy. Pomódlmy się na początek. Panie Boże, chcę Ci dziękować za ten czas, za to, że mamy taką wolność, żeby się zbierać, że mamy Twoje słowo w naszym języku, że możemy poznać Twoją wolę. Panie, prowadź dzisiejsze spotkanie, prowadź każdego z nas, który będzie mówił, żeby to było wszystko powiedziane tak, jak Ty chcesz, według Twojej woli, dla Twojej chwały, dla naszego zbudowania. Panie, bądź uwielbiony przede wszystkim w dzisiejszym wieczorze. Prosimy Cię w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Moim tekstem będzie werset 9. A w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie żąć będziemy, jeśli nie ustaniemy. Dla mnie ten werset jest bardzo ważnym wersetem, dlatego że mogę powiedzieć, że może nawet czasami nieświadomie ten werset od 40 lat, kiedy zacząłem głosić Ewangelię, jest dla mnie takim zachęceniem, takim przypomnieniem w różnych sytuacjach, czasami trudnych sytuacjach, czasami sytuacje, w których ja już chciałem się poddać i tak dalej. I ten werset był dla mnie zawsze takie przypomnienie. I dlatego, że w tym wersecie mamy kilka bardzo ważnych rzeczy i powtórzę. Zobaczcie 9 werset. W czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie żąć będziemy, jeśli nie ustaniemy. Mamy w tym wersecie kilka bardzo ważnych wątków. Mamy pewną czynność, mamy też zakaz, mamy obietnicę, mamy warunek i mamy termin. I te wszystkie rzeczy są bardzo ważne i one są dla mnie taką, powiedzmy, podstawą, gdzie chodzi o sposób, jak wytrwać, jak nie poddać się. Bo wiemy, że w życiu są różne sytuacje i w tym, na tej konferencji mówimy przeważnie o głoszeniu Ewangelii, a więc nie jest
Ważne tylko, żeby coś rozpocząć. Co Paweł mówi o sobie? On mówił, czytajmy ten fragment, to będzie drugi list do Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 4, werset 7. Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. A więc jak wiecie, i to nie jest żadne objawienie, które dostajecie ode mnie, nie tylko trzeba rozpocząć bieg, trzeba skończyć ten bieg, bo rozpocząć, okaże, może rozpocząć bieg. A jeżeli to jest maraton, żeby skończyć ten bieg, to jest coś innego, prawda? Wiele osób zaczyna jakiś bieg, jakąś czynność, jakąś, nie wiem, jakieś działanie, jakąś służbę, ale czy wytrwamy, czy to skończymy, czy doprowadzimy do końca to, co zaczęliśmy? Paweł powiedział tutaj, ukończyłem bieg, tak? Jak to zrobił? Bieg ukończyłem. Ten fragment, nasz tekst, Galacjan 6:9, dla mnie jest może jakimś tłumaczeniem, dzięki któremu Paweł mógł ten bieg ukończyć. I tutaj zaczynamy od tego, że powiedział w czynieniu dobra. Oczywiście będę się odnosić do ewangelizacji, do głoszenia Ewangelii, ale zanim o tym powiem, chciałbym, żeby to było jasne dla każdego, który jest obecny dzisiaj, że czynienie dobra nikogo nigdy nie zbawi. No, wiemy, że świat jest pełny takiej filozofii, że jeżeli czynisz dobrze ludziom, czynisz każdemu człowieku dobrze i będziesz taki bardzo wspaniałym kolegą i będziesz pomagał biednym, albo będziesz pomagał chorym, albo i te wszystkie rzeczy mogą być bardzo dobre, ale nikogo nie mogą zbawić. A więc nie mówię dzisiaj na temat zbawienia, mówimy o głoszeniu Ewangelii, ale jeszcze poczytam fragment z listu Jakuba. List Jakuba, 4, werset 6. Jeśli ty jesteś z nami dzisiaj i myślisz, że robienie dobrych rzeczy daje ci większą szansę na zbawienie, albo że jest gwarancją na zbawienie, chciałbym ci powiedzieć, że myli się bardzo, bardzo poważnie. Bóg nie zbawia nikogo na podstawie jego dobrych uczynków. Czemu? Zobaczmy, 4:6. List Jakuba 4:6. Większą zaś daje łaskę, bo mówi, Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. To jest pewna zasada u Boga bardzo, bardzo ważna. I to jest dla każdego z nas. Dobrze pamiętać do końca życia. Bóg sprzeciwia się pysznym. Moim zdaniem to nic dziwnego. Bo większość z nas też sprzeciwia się pysznym, nie? Jak podchodzi do pysznych ludzi, do takich aroganckich ludzi? Są nieznośne, prawda? Nie możemy z nimi być długo, nie? Denerwują nas, czemu? No mają zbyt wysoką opinię o sobie, prawda? I myślę, że im się należy, że oni są najważniejsi. A więc, kiedy Bóg mówi, on sprzeciwia się pysznym, tym bardziej to ma sens, jeśli Bóg tak mówi, bo Bóg zna serce każdego człowieka. I słuchajcie, moim zdaniem nie ma
jak to powiedzieć, nie ma może lepszego wyrazu pychy niż to, kiedy człowiek myśli, że zasługuje na zbawienie, bo jest dobrym człowiekiem. To jest chyba szczyt pychy i arogancji. Żeby człowiek, który jest grzesznikiem, myślał, że on pomagał ludziom, on jest czasami dobrym człowiekiem i nie jest najgorszym, że on zasługuje na wieczność z takim Bogiem, który jest całkowicie czysty i sprawiedliwy. A więc pojęcie zbawienie na podstawie dobrych uczynków kłóci się kompletnie z tą zasadą Boga, że on się sprzeciwia pysznym. Możemy jeszcze mówić o tym, co Jezus często spotkał, kiedy on był na ziemi i on przy stole jadał posiłek z kim? Z celnikami i z grzesznikami. A ci, co byli religijni, i ci, którzy uważali się, że są dobrymi ludźmi, jak zareagowali? Ho, jak on może jeść z takimi ludźmi? Jak on je z takimi brudnymi, grzesznymi ludźmi? Oni byli zbulwersowani, że Jezus jest z takimi ludźmi i tak jak to się mówi, w domyśle, że on nie jest z nimi, z tymi religijnymi, no, on pominął nas, a jest z nimi, powinien z nami jest, przecież my jesteśmy dobrymi ludźmi. A właśnie Jezus powiedział, że co? Niezdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Do kogo przyszedł Jezus? Do grzeszników. I on tylko może zbawić grzeszników. On nie może zbawić dobrych ludzi. On nie może. Czemu? Bo on się sprzeciwia pysznym. A jeżeli człowiek myśli, że jest dobrym człowiekiem i że zasługuje na niebo, to jest po prostu pyszny. On ma problem z pychą. On nie wie, jak Bóg o nim myśli, przynajmniej nie chce wiedzieć, jak Bóg o nim myśli, uważa, że jest dobrym człowiekiem. Zbawienie jest tylko i wyłącznie dla grzeszników. A jeśli jest ktoś, kto uważa, że nie jest grzesznikiem, to jest tak jak chory pacjent, który twierdzi, że nie jest chory. Umiera, lekarz powiedział, że on umiera na raka, a on nie, nie jestem chory, nie jestem chory, jestem zdrowy, nic mi nie jest, ale jest chory. Nie chce się przyznać. Jedyny sposób na zbawienie to jest przyznanie się do tego, że jesteś chory, grzesznikiem, że zasługujesz na potępienie wieczne i pokładasz swoją ufność tylko i wyłącznie w Jezusie, w Jego ofierze i tylko w ten sposób. I to jest Ewangelia. Ewangelia to jest przesłanie, że Jezus zbawia grzeszników, którzy do Niego przyjdą. Nasz tekst mówi tak, a w czynieniu dobra, Galacjan 6:9, a w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, tak? Bo w swoim czasie rządzić będziemy, jeśli nie ustaniemy. A więc odnosi się do głoszenia Ewangelii. To jest konferencja o ewangelizacji. Na pewno powinniśmy się zgodzić wszyscy, że głoszenie Ewangelii ogólnie, mówienie ludziom dobrych nowin o zbawieniu, to jest dobry czyn. Gadamy się? Otwórzmy na przykład list do Rzymian, 10 rozdział. Rzymian 10:13. Każdy
każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą, tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą, bez kaznodziei? Z tego wynika, ludzie nie będą zbawieni, jeśli ktoś im nie powie. Zgadzamy się? Ewangelia nie jest wyryta w chmurach. Nie znajdziesz Ewangelii w chmurach, ani w kamieniach, ani w drzewach. Natura jest piękna i natura mówi nam dużo, mówi nam o mocy Boga i o Jego mądrości, o Jego wyobraźni, ale nie mówi nam Ewangelii. Ewangelia nie jest w naturze. Według tego fragmentu Ewangelia musi być głoszona, musi być mówiona. Jeśli nie usłyszą, nie mogą wierzyć. A więc z tego wynika, mówienie Ewangelii to jest dobry czyn. List Jakuba, 4. List Jakuba, 4. Werset 17. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech. Starałem się to, ten werset zmazać, ale wymazać nie mogę. Ten werset chyba każdego z nas uderza. W różnych sprawach. Być może dla ciebie głoszenie Ewangelii to jest bardzo prosta rzecz. Okej, super, ale są inne dziedziny w życiu, kiedy na pewno każdy z nas upada. Nieważne, co robisz, ale jeśli coś innego nie robisz i wiesz, to jest dobra rzecz i nie robisz, to jest grzech według tego. A więc jeszcze raz, odnoszę się do Ewangelii, do głoszenia Ewangelii, do mówienia i kiedy my mówimy tutaj o głoszeniu Ewangelii, my nie mówimy, że koniecznie każdy ma stać na długiej i głosić Ewangelię na cały głos. Niektórzy głoszą w pracy. Niektórzy głoszą swojej rodzinie, niektórzy głoszą, nie wiem, pisząc do znajomych, czy albo dzwoniąc do rodziny. Każdy sposób głoszenia Ewangelii, jeśli to jest sposób godny, to jest dobra rzecz. A jeżeli umiemy dobrze czynić, a nie czynimy tego, to jest grzech. Problem jest nadal taki, że nawet znając ten werset, znając tę prawdę, czasami, a dla niektórych zawsze jest to problem, żeby coś powiedzieć, coś zrobić. I uwierz mi, ja praktycznie nikogo tutaj nie znam, oprócz kilku braci, którzy dzisiaj może byliśmy na długiej i głosiliśmy, ale ja nie znam tutaj, nie znam waszego życia. Kuba nie pisał mnie, o wiesz, ten brat nigdy nie przychodzi, albo nie mówi, albo nie mówi. Ja nie wiem nic. Ja tylko wiem, jaka jest natura ludzka. Że są pewne rzeczy, które nam są ciężko do zrobienia. Dlaczego? Dlaczego? Czasami, albo często jest tak ciężko, zaproszę do mówienia komuś Ewangelii. Są różne wymówki i na pewno można by było chyba napisać książkę na temat wymówek, nie? Kupiłem 5 barwołów, kupiłem pole, pojąłem żonę, różne wymówki są. Ale jest jeden główny powód moim zdaniem, są inne też, ale nie dzisiaj, nie będę mówić o wszystkich przyczynach. Jest jeden główny powód moim zdaniem i to nie jest związane z zdolnością, albo z darem, albo z czasem, albo nie wiem, z słabością.
to jest jedno słowo. Lęk. Lęk. Strach. Strachem jest tak ciekawie, bo bardzo często taki lęk jest nieracjonalny. Czy niektórzy z was boicie się latać samolotem? Nie wiem, czy ktoś, tak? Czy wiecie, że prawdopodobieństwo śmierci w przypadku samochodowym jest większe o 1600 razy niż w samolocie? A kto boi się jeździć samochodem? Mało kto teraz, może kiedyś. Ludzie nie myślą o tym, ale taki lęk jest nieracjonalny. Na pewno wszyscy, prawie wszyscy baliśmy się na początku, na przykład kiedy uczyliśmy się jeździć rowerem. Nie? Taki lęk. A teraz mówimy, albo pierwszy dzień szkoły. Pierwszy dzień szkoły, ojej, straszna rzecz. Lęki są często nieracjonalne, prawda? Jedną rzecz nauczyliśmy się, że można pokonać lęk. Nie? Można pokonać. Mimo wszystko zrobię. Mimo wszystko, na przykład pierwsza rozmowa o pracy. O! Nie? Co powiem? O to będą pytać. Nie wiem, jak reagować. I zazwyczaj, chyba że miałeś jakiegoś bogatego wujka, który będzie finansował twoje życie, trudno, muszę pójść na rozmowę, inaczej umrę z głodu. Nie? I poszedłeś i pokonałeś ten lęk. Czyli można pokonać lęk. Można. Być może trzeba być głodny, ale można pokonać lęk. A propos tego, jeśli będziesz głodny, jak to się mówi, będziesz głodny o dusze ludzkie, być może pokonasz ten lęk i wyjdziesz i powiesz komuś, albo zadzwonisz do kogoś, albo dasz komuś ulotkę. Bo będziesz głodny, chcesz, żeby ludzie byli zbawieni. Można pokonać lęk. A dlaczego się boimy? Różne rzeczy. Boimy się na przykład niepowodzenia. Nie? Że nam się nie uda. Że powiemy coś, a potem będzie pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Albo dam komuś ulotkę, i nie wezmą. Nie daj Boże, bo ktoś nie wziął od nas ulotkę, nie? Pierwszy raz wychodzi na ulicę i dasz komuś ulotkę i przechodzą. Nawet nie biorą, nawet nie patrzą na ciebie i mówią, o, wiedziałem, ojej. Można taki lęk pokonać, prawda? Otwórzcie Jeremiasz 1,4. Księga Jeremiasza 1,4. Doszło do mnie słowo Pana mówiące, zanim ukształtowałem Cię w łonie, znałem Cię, zanim wyszedłeś z łona, uświęciłem Cię i ustanowiłem prorokiem dla narodów, wtedy powiedziałem, ach Panie Boże, oto nie umiem mówić, bo jestem dzieckiem. Ale Pan powiedział do mnie, nie mów, jestem dzieckiem. Pójdziesz bowiem do kogokolwiek Cię poszle i będziesz mówił, cokolwiek Ci rozkaże. Nie umiem mówić. Naprawdę? Nie umiesz mówić? Pójdę z tobą do pracy, gdzie gadasz i gadasz i gadasz, a nagle, kiedy mówisz, mamy mówić o Jezusie, to nie umiem mówić. Ale boimy się, że coś powiemy nie tak, albo nie będzie odpowiedzi na pewne pytania, albo że nie będę pamiętał wersetów.
Boimy się twarzy ludzkich. Miny ludzi, bo czasami mają naprawdę okropne miny. Ja rozumiem. Ja widziałem bardzo dużo różnych reakcji u ludzi. Ale to, co mówi nam werset 8, w tym samym rozdziale. Nie bój się ich twarzy, bo ja jestem z tobą, aby cię wybawić, mówi Pan. Ale rzeczywiście, boimy się ludzkich twarzy. Bo chcemy, żeby ludzie byli mili, żeby było radosny czas, żeby uśmiechnęli się na nas, a kiedy jest inna mina, to już nie wiemy, co zrobić, bo odrzucają nas. Boimy się tego, że nikt nie posłucha. Że będziemy mówić, a możemy głosić i nikt nie będzie słuchał, jak czasami do nas mówią, nie? Głosimy, ktoś przechodzi, nikt was nie słucha. No nie wiem, czy nikt nie słucha. Wiem jedno. Rzymian, jeszcze raz, dziesiąty rozdział. Werset 14. Ostatnia część 14 wersetu. A jak usłyszą bez kaznodziei? Wiecie, co ja wiem? Słuchajcie, to jest bardzo takie takie objawienie, nie z tego świata. Jeśli nie powiesz, nie będą słuchać. Jeśli nie będziesz mówił, nic nie usłyszą. A więc to, że nikt nie będzie słuchał, jeśli mówisz, to jest nieracjonalne. A jaka jest opcja? Nie mówić? I wtedy będą słuchać? Jedyny sposób, jak usłyszą, to jest, jeśli ktoś im powie. Inaczej nie usłyszą. A więc ten lęk musimy pokonać. Bo nie ma innego sposobu. Muszą słyszeć. Czyli ktoś musi im mówić. Jeśli ty nie potrafisz im mówić, czy możesz dać komuś ulotkę? Czy możesz do kogoś napisać? Maila? Albo SMS-a? Zaproszenia na nabożeństwo? Czy możesz modlić się, aby oni przyszli? Modlić się, aby Bóg ci dał odwagę, aby mówić? Czy o tym pamiętasz, że musimy im mówić? Jak mówię na początku, chmury nie głoszą Ewangelii. Ja wstrzymam nie wiem ile razy taki tekst. No wiecie, bracia, jeśli my nie głosimy, to kamienia będą głosić. Nie! Jezus nie powiedział, że kamienie będą głosić. On powiedział, kamienia będą wołać i chwalić Boga, ale kamienia nigdy nie będą głosić Ewangelii. Bóg powiedział nam słowo pojednania. A więc ten lęk musimy pokonać. Boimy się krytyki, opinii ludzkiej. Opinii, nie daj Boże, żeby przechodził sąsiad. Nie daj Boże, żebym coś powiedział w pracy, a całe biuro, cała firma wiedziała, że ja jestem chrześcijaninem. Słuchaj, jeśli nie wiedzą już, że Jezus chrześcijaninem, coś jest nie tak. Powinni wiedzieć prawie od początku. I to jest chyba dobra rzecz, mówić od początku. Słuchajcie, żeby było jasne, nie jestem lepszy od was, ale ja od jak pewnego czasu jestem uczniem Jezusa, idę za Jezusem, On mnie zbawił z łaski swojej i ja próbuję cały czas żyć dla Niego. Już. Już wszyscy będą wiedzieli. Ten lęk trzeba pokonać.
Wracamy do naszego tekstu. Galacjan 6:9. I chciałbym powiedzieć jeszcze parę rzeczy na temat tych pięciu jakby części tego wersetu 9. W czynieniu dobra, już mówiliśmy o tym, co to jest czynienie dobra. Ale jest też, potem jest taki zakaz. Nie bądźmy znużeni. Nie bądźmy znużeni. Co się wydarza w życiu chrześcijanina, że zostaje znużony w czynieniu dobra? Co się wydarza? Mam nadzieję, że nie nuda. O, nudzi mi się. Jeśli nudzi ci się głoszenie Ewangelii, jeśli nawracanie grzesznika z grzechu, żeby miał życie wieczne i nadzieję Bogu nowe, jeśli to cię nudzi, no masz poważny problem. To mnie nie nudzi. Czasami ja jestem zmęczony różnymi rzeczami, ale nuda, kiedy chodzi o nawracanie ludzi, to mnie nigdy nie nudzi. Mam nadzieję, że ciebie też nie. Ale mogą być inne powody. Prawdopodobnie bardziej jak zmęczenie niż nuda. Na przykład brak owocu. Brak rezultatu. Czytamy w Biblii, że Piotr głosił, mówił kazanie i 3000 ludzi się nawróciło. Ja chcę mieć taką służbę, tak? Ja, Bóg mnie powołał do takiej służby. Ale tak nie było. Nie miałem takiej służby. Jeśli mamy takie oczekiwania, że za każdym razem, kiedy my głosimy komuś, mówimy komuś, że na pewno się nawrócą, a jeśli nie, to będziemy w depresji, to chyba mamy jakby złe, mamy złe, jeszcze mi słowo, nastawienie, dziękuję, złe nastawienie. Oczywiście ja chcę, żeby każdy, który usłyszy Ewangelię, był zbawiony. Taki brat, taki kaznodzieja bardzo słynny, Charles Spurgeon, on miał taką szkołę biblijną i jeden brat do niego przyszedł pewnego dnia i mówił: bracie, ja głoszę Ewangelię, ale nikt się nie nawraca, nikt. A on zapytał, a czy oczekujesz, że za każdym razem, kiedy głosisz, ktoś się nawróci? Mówił: no nie. No chyba tu tkwi problem. Czyli głosisz tak byle jak, bo wiesz, że nikt nie nawróci się. Wiesz, jeśli będziesz głosił i oczekujesz, że ktoś się nawróci, być może będziesz mówił z takim przekonaniem i być może za każdym razem ktoś się nawróci. Ale z drugiej strony bądźmy realistami. Głosimy, nawet jest, kiedy głosił, czasami nikt nie chciał. Apostoł Paweł chodził i czasami wygonili go z miasta. Kaznodzieja Salomona, 11 rozdział. Kaznodzieja Salomona, 11 rozdział. Werset 1. Na ile jesteśmy cierpliwi? 11:1. Rzucaj swój chleb na wody, bo po wielu dniach odnajdziesz go. Po wielu dniach odnajdziesz go. Czy jesteśmy gotowi siać? I siać, i siać, i czekać, aż ktoś inny będzie podlewał, aby ktoś miał żniwo. Każdy chce brać udział w żniwie, nie? Kiedy jest żniwo, dużo chętnych!
ale żeby siać, żeby orać, nie podlewać. Gdybyśmy wiedzieli, w którym miejscu będzie przebudzenie, będzie żniwo, to wszyscy tam pójdziemy, bo chcemy brać udział, żeby robić zdjęcia i wszystko, ale żeby tylko siać codziennie i siać, i siać, i siać, i czekać na Boga i prosić Boga o żniwo, o deszcz i tak dalej. Czy daje się zniechęcić łatwo, kiedy nie ma takiego rezultatu, jakiego oczekiwałeś? Jeśli tak, to lepiej pracuj przez jeden sezon z rolnikiem. Bo co robi rolnik? On sieje i na drugi dzień wychodzi i mówi: ach, nie, daj spokój, nie ma nic. Do widzenia, ja wracam do miasta, bo nie, co rolnik robi? On sieje, podlewa i czeka. Nie daj się zniechęcić tak szybko. Nasz fragment mówi jeszcze: we swoim czasie rządzić będziemy. Do tego wrócimy za chwilę, w swoim czasie. I jeszcze na końcu mówi: jeśli nie ustaniemy. Ciekawe. Ale drugi powód, brak wsparcia. Brak wsparcia. Większość z nas nie lubi robić takiej pracy sam, bo samemu jest ciężko. Nie wiem, czy kiedyś robiłeś to, czy kiedyś głosiłeś na ulicy sam, czy kiedyś, wiesz, dzień chodzisz po blokach i roznosiłeś środki sam. Wiesz, kiedy jesteś sam, mózg zaczyna działać. Co, po co ty to robisz? Gdzie są bracia? Gdzie są siostry? Jesteś sam? O, jak? Po co to robisz? I ty mówisz: no faktycznie, gdzie oni są? Czemu jestem sam? I szatan, wiesz, szepcze i mówi: czy warto? Opuścili cię, mieli być i nie ma ich, jesteś sam. I brak wsparcia może zniechęcić, ale czy to jest dobre nastawienie? Po pierwsze, nie wiemy wszystkiego. Nie wiemy, co się dzieje za kulisami, kto się modli, albo dlaczego nie ma ich. Eliasz tak myślał: o, jestem sam, tylko ja służę Tobie, Panie, tylko ja. Pan mu mówi: daj spokój, mam 7000 takich jak Ty. Nie jesteś sam. A nawet jeśli jesteś sam, co z tego? Co powiedział Bóg do Jeremiasza? Nie bój się ich twarzy, bo ja jestem z Tobą. Wierzysz? Pan Bóg jest z Tobą i rzeczywiście w historii Kościoła nieraz ludzie byli sami. Mało tego, byli sami w więzieniu za głoszenie Ewangelii. Nam jest ciężko być na ulicy sami, sobie, żeby siedział w więzieniu. Nasi bracia oddali swoje życie, oni poszli nawet do śmierci, czasami sami. I dookoła nich całe miasto potępiało ich, ale oni sami umierali i oni byli wierni do końca. A my mówimy: jestem sam. W XXI wieku, w wolnym kraju, narzekamy, że jesteśmy sami. Paweł powiedział w drugim liście do Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział, podczas pierwszej mojej obrony nikt przy mnie nie stanął, lecz wszyscy mnie opuścili. Ja jeszcze tego nie cierpiałem. Żeby wszyscy mnie opuścili? Czasami byłem sam,
Ale nie byłem opuszczony. Wszyscy opuścili Pawła. I co powiedział? Nie warto, po co? Nie ma sensu. Nie, on dalej głosił, on dalej był wierny. Mi się wydaje, że Paweł wziął przykład z naszego Zbawiciela, który też był sam na tym krzyżu, opuszczony. Brak spokoju, czyli prześladowanie, ucisk, siedzenie, wyśmiewanie, kpiny, kłopoty, brak spokoju. To może być też powodem do znużenia. Nie spodziewałem się tego wszystkiego, nie? Ja myślałem, że będę głosił i że wszyscy uwierzą i że wszyscy będą wspierać i że będę zaproszony, wiesz, do wielu, wielu miejsc, żeby głosić Ewangelię i jeśli tak jest, dzięki Bogu, a jeśli nie, co zrobisz? Ewangelia Jana 15 rozdział, jest dużo fragmentów o tym, nie będę czytał wszystkich, bo jest tego za dużo. Jan 15 rozdział, 17 werset. Jan 15, 17. To wam przekazuje, abyście się wzajemnie miłowali, jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że znienawidził mnie wcześniej niż was. Czy świat cię nienawidzi? Jezus powiedział, nie dziw się. Nie dziw się. Powiedział też, biada wam, gdy wszyscy ludzie będą dobrze mówić o was. A więc według tego mamy mieć takie nastawienie, że pewna ilość ludzi nie będzie chciało, nie będzie zadowolona, pewna część ludzi będzie przeciwko, czyli jednym słowem nie będzie zawsze spokojnie i super. Przynajmniej możemy się cieszyć tym, że mamy wolność. Mamy wolność, aby głosić Ewangelię. Nikt nam nie zabrania. Nikt nam nie ukamienuje. Mamy wolność. To, że ktoś się śmieje, to, że ktoś krytykuje, ktoś nazywa nas sektą, albo nie da Boże, świadkami Jehowy. Niektórzy, ja poznałem takich, którzy my wychodzimy, bo ludzie będą nas kojarzyć ze świadkami Jehowy. To wyprostuj ich, wytłumacz, wyjdź i powiedz im, że nie jesteś. Ja jeszcze nie widziałem świadków Jehowy, który głosi na ulicy. Nigdy w życiu. Ale tak będą uważać, no trudno. Co z tego? Brak sensu. Ja to tłumaczyć dokładnie, ale czasami nie ma tłumaczenia, tylko mówimy, jakoś nie widzę w tym sensu, nie? Słucha, nie wiem o co chodzi, nie wiem jak to zrobić dokładnie i nie widzę, żeby to było ani owocne, ani sensowne. Straciłem w ogóle cały sens tego, o co chodzi. Teraz czytajmy Ezechiel, drugi rozdział. Uważaj na uczucia. Uczucia bardzo często są złudne, są kłamliwe i destrukcyjne moim zdaniem. Kiedy masz ochotę na głoszenie Ewangelii, to jest fajnie. Bo wiesz, głosi z taką energią, taką pasją, ale pytanie brzmi, co robisz, kiedy nie masz ochoty? Na przykład,
Kiedy masz ochotę przez pierwszy tydzień, żeby i pójść do pracy, bo to jest nowa praca i fajna praca, a po pół roku ta praca cię nudziła i mówisz sobie, wiesz co, mi się już nie chce, to dzisiaj nie pójdę, jutro nie pójdę. Tak robisz? Na pewno nie przez tydzień, bo potem nie masz pracy, prawda? Co robisz? Mówisz, mi się nie podoba, ale jestem głodny, a więc pójdę. Muszę pójść. Uczucia mogą być destrukcyjne, szkodliwe. Ezechiel 2 rozdział, werset 4 i 5. A, od 3. Powiedział mi, synu człowieczy, ja cię posyłam do synów Izraela, do narodu buntowniczego, który mi się sprzeciwił. Oni i ich ojcowie występowali przeciwko mnie aż do dziś. Są to synowie o bezczelnych twarzach i zatwardziałym sercu. Do nich cię posyłam, powiesz im, tak mówi Pan Bóg. A oni... Czy posłuchają, czy nie? Czy nie? Gdyż są domem buntowniczym, przecież będą wiedzieć, że był wśród nich prorok. Co? Mam pójść i mam im mówić, nawet jeśli wiem, że nie będą słuchać? Po co? Jaki sens? Czy sprzedawca pójdzie do kogoś, żeby coś sprzedać, jeśli on wie na 100%, że ten człowiek nie kupi niczego? Wie, że ktoś inny też będzie kupował? Bez sensu, prawda? A tu Bóg mówi, idź. Czy słuchają, czy nie? Ty idź. I potem powiedział, będą wiedzieć, że był wśród nich prorok. To może brzmieć dziwnie, ale Bóg chce, żeby ludzie wiedzieli, że był wśród nich prorok. Czy ty rozumiesz to, czy nie? Tak Bóg powiedział. I nie dam głowy, ale mam wrażenie, że Bóg będzie miał dużo do powiedzenia na tym sądzie, kiedy ludzie powiedzą, Panie Boże, nie wiedzieliśmy! Nie słyszeliśmy! Nikt nam nie powiedział! A Bóg będzie mógł powiedzieć, nieprawda. Wśród was był prorok. Wśród was był taki ktoś. On głosił u was. Codziennie, co tydzień. On był w waszym bloku. On chodził, on powiedział ci w pracy. On był i ty nie chciałeś słuchać tego. Brak sensu? Słuchaj, głoszenie Ewangelii, z tego co ja widzę w Biblii, nigdy nie jest bez sensu. Czasami nam się wydaje, nie? Bo kończymy jakąś działalność, czy to jest jakaś ewangelizacja na mieście, albo po blokach, albo głosimy w pracy, czy w domu, u rodziny. I co zrobimy? I mówimy, no, nic z tego nie było. Nie do końca. Zawsze coś jest. Przynajmniej Bóg będzie mówić, wśród was ktoś był. Był prorok. Ktoś powiedział. Nie daj się tak łatwo zniechęcić, bo zawsze jest jakiś sens. Oczywiście na nas nawrócenie człowieka to jest cel tego wszystkiego, to jest sen, to jest główny powód, ale nie tylko.
Bóg jest uwielbiony, kiedy jest głoszona Ewangelia. Jego łaska jest głoszona. Jego moc jest głoszona. Jego miłość jest głoszona. I ten świat musi, powinien słuchać tego od nas. Jest sens. I ostatnia rzecz, to jest Kolosan 3 rozdział. Nazywam to brakiem docenienia. Jak bardzo lubimy być docenieni, nie? Nie oszukujmy, bądźmy uczciwi. Lubimy być docenieni. Prawda? Niekoniecznie muszę móc powiedzieć dziękuję, ale przynajmniej, żeby ich zachowanie było wdzięczne, nie? Takie zachowanie, że doceniają. Jednej rzeczy się nauczyłem w życiu, to to, że nie zawsze ludzie będą doceniać. Wdzięczność to jest chyba coraz rzadziej spotykane. I czasami brak docenienia powoduje, że mówimy nie. Już nie. Mam tego dość. Tyle robię. Ludzie są niewdzięczni. Ludzie na ulicy, ludzie w tym mieście, ludzie w pracy, ludzie w rodzinie nie doceniają tego. Nawet czasami nawet bracia i siostry nie doceniają. I mówimy, już nie mam siły. Nie mam siły. Dlaczego mówimy, nie mam siły? I dlaczego ten sam człowiek i przy tych samych warunkach, i jedyna różnica jest taka, że ludzie czasami mówią, bracie, dziękuję za słowo, dziękuję, że jesteś, dziękuję, że jesteś wierny, i ten człowiek ma siłę. Nic innego nie zmienia się. Tak samo się wyżywia, tak samo się robi, nie wiem, chodzi na siłownię, tak samo wszystko, tylko że jest docenienie, jest wdzięczność i ma siłę. Nie chodzi o siłę. Chodzi chyba o wpis, o psychikę, nie? Nagle, jak ktoś mówi, chwała Bogu, że jest wierny, dobra, mogę działać dalej. Ale nie zawsze tak będzie. Czasami będziesz się czuł, że nikt nie docenia tego, co robisz. I co wtedy? Kolosan 3 rozdział. Kolosan 3 rozdział, 23 werset. A wszystko, czy wiecie, co to znaczy wszystko po grecku? To słowo? Wszystko. Wszystko. Co czynicie? Serca czynicie. Jak? Co? Dla Pana, a nie dla ludzi. Wiedząc, że od Pana otrzymacie dziedzictwo jako zapłatę, gdyż służycie Panu Chrystusowi. Komu służysz? Oczywiście masz służyć ludziom, ale nie dla oka. Masz służyć ludziom, tak, ale masz służyć Panu, żeby Pan był zadowolony. Jeśli Pan jest zadowolony, masz już z górki. I człowiek jest zadowolony, wiesz, i on, jak się mówi, poklepa, tak? Klepie po plecach. O! Ale co z tego? Jeśli Pan Bóg nie jest zadowolony, a jeśli Pan jest zadowolony, nie mówię, co chcą. Dla Pana, a nie dla ludzi. Bo tak naprawdę, kto da zapłatę? Człowiek? Czy Bóg? Służmy dla Pana. Był taki misjonarz w Afryce, w
służył wiele lat w Afryce. Dużo tracił na zdrowiu, na, nie wiem, chyba mamy żona umarła albo dzieci, nie pamiętam szczegółów, ale dużo, dużo tracił przez te wszystkie lata. Służył przez całe życie w Afryce i już był, nie wiem, czy tylko stary, czy chory, czy już wracał do domu statkiem, bo już miał życie już jakby skończone, już nie chciał dłużej. I on wysłał wcześniej informację, w jakiś sposób, na pewno nie wysłał SMS-a ani maila, to było wiele lat temu, XIX wiek chyba, ale powiadomił tam w domu, że będzie wracał takim statkiem i w tym mniej więcej dacze. A więc okazało się, że na tym samym statku wracał taki słynny człowiek, Teddy Roosevelt, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych. Wracał z Afryki też, bo był na safari. I kiedy ten statek dopłynął do portu, tłumy witały ten statek. I nie wiem, czy on wiedział, że ten człowiek jest na tym statku, nie pamiętam całej historii, ale okazuje się, że jak wyszedł z tego statku, to było wiadomo, że te całe tłumy witały tego prezydenta. I nikt, ani jedna osoba, żadna osoba nie przybyła, żeby przywitać się z nim. Nikt, nikogo nie było z jego rodziny, z jego kościoła, nikt. Wyobraź sobie, jak on na to reagował. Wyobraź sobie, on sam napisał. On mówi, ja byłem przygnębiony. Ten człowiek był w Afryce kilka dni, kilka tygodni dla sportu, zabijał zwierzęta i wracał, a tłumy go witały. Ja, panie, wróciłem z tej misji wieloletniej, tyle straciłem, wróciłem do domu i nikogo nie było. Taki cichy głos. Jeszcze nie jesteś w domu. To nie jest twój dom. Czego oczekujesz? Tłumów? Najprawdopodobniej Bóg nas nie powołał do takiej służby. Bylibyśmy zbyt arogancki chyba, żeby mieć taką służbę. Jeśli Bóg da, może tłumy w niebie. A tutaj nie oczekujmy za dużo, zbyt dużo, nie wiem, docenienia. Miłe, ona jest, docenienie jest miłe, nie ukrywam. Każdy chce być doceniony. Ale jeszcze nie jesteśmy w domu. Ważne jest, żeby Bóg powiedział, dobrze sługo, wierny i dobry. Jeśli tak, to myślę, że będziemy wtedy zadowoleni i będziemy wtedy pełni zrozumienia woli Bożej i tak powiemy, Panie, cała chwała należy do Ciebie, cała wdzięczność należy do Ciebie, ja tylko jestem czym? Sługą. Amen. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo.
Panie, pomóż nam pamiętać, że dopiero w swoim czasie będziemy rządzić, ale żeby nie ustawać, żeby nie dać się zniechęcić, żeby być wierni każdego dnia do końca. Prosimy Cię w imię naszego Pana Jezusa. Amen. Amen.